Księżna generałowa Czartoryska wyjeżdżała z Warszawy do Puław. Całe jej towarzystwo odprowadzało ją do Wilanowa. Mężczyźni, po największej części wojskowi, konno: Staś i Artur Potoccy, Franciszek Morawski, Skrzynecki, Krukowiecki, książę Konstanty Czartoryski, Raczyński, Edward i Atanazy, Kicki, książę Sułkowski, Rożniecki, mój brat Maksymilian i wielu innych. Byłem wówczas w Warszawie na urlopie. Własnych koni nie miałem. Maksymilian dał mi więc swoją klacz angielską. Bodajby była nigdy polskiego owsa nie jadła. Nim jeszcze pojazdy ruszyły, ja, a raczej klacz moja, już wpadła między przekupki pod Świętym Krzyżem. Gracko rozbiłem babski czworobok, nie ma co mówić: krzyk, gwałt, kozły na prawo i na lewo. Ale byłbym w końcu i siebie rozbił, gdyby jakiś przechodzący ułan nie był wariatkę zatrzymał. Złowieszczy to był znak, trzeba było w domu zostać. Jednak pojechałem. Przez łazienki aż do solca szło nie bardzo gładko, ale przynajmniej uczciwie. Moje angielki, grzbiet zgarbiony, uszy po sobie położone, szyja ciągle pracująca, jak gdyby przedłużyć się chciała. Oznajmiały niejaką wewnętrzną niespokojność, która powoli i mnie udzielać się zaczęła. A wtem nic tego nizowego, jak się nie kopnie, strzała, wiatr, pędzi jak gdyby zły duch prezydujący na wszystkich łamikarkach angielskich ćwiczył jej boki. Trzymam, ciągnę, szarpie, a widzę, że wszystko nadaremnie. Pochylam się więc naprzód i puszczam jej cugle. Udaje, że to nic, że ja tak chcę, że się śpieszę, ale próżne udawanie. Nikt, kogo koń nosi, nie zwiedzie drugich, że dobrowolnie pędzi. Jeno się spojrzy na jego w tył podaną głowę, w tył podane łokcie, ruch ciała nierówny, oczy trwożnie patrzące, co tam będzie na drodze, czego spodziewać się należy skoku, albo dwakroć niebezpieczniejszego zatrzymania w miejscu. Jeno ja się spojrzyj i mówię, a łatwo poznasz, że bezwładny indywiduum jest igrzyskiem szalonego losu, czyli szkapy. Poznano pewnie i moje mimowolne wyścigi, ale cóż robić? Pędzę, farys nowy, konica z drogi, karety z drogi. A kiedy już wyminałem wszystko, co się ruszało, moja lady zatrzymała się. i ja na niej. Jechałem kawał drogi naprzód całego konwoju jak kozak co niegdyś w niebieskim kontusiku przodował sześciokonnej karecie Siemianowskiego starosty Korabowskiego z koniuszek na sumę do Rudek. Jechałem powoli i potroszę kląłem, a potroszę poprawiałem co mi się naruszyło w mym nagłym marszu. Ale nie tu koniec. Ledwie pierwszy pojazd zrównał się ze mną moja Angielka znowu w nogi i po chwili znowu stanęła i tak pędząc i stając jakby przy kalwaryjskich stacjach, dojechałem przecie Wilanowa, gdzie zsiadłem czym prędzej, aby do Puław nie zajechać. Generał Rożnicki, inspektor kawalerii, którego baliśmy się podówczas, jak się później bano wielkiego księcia, albo jak się boi diabeł święconej wody, zbliżył się do mnie i zapytał – Cóż to, bać pan, za sztuki pokazywałeś? <laughs> nie mogłem konia zatrzymać, Odrzekłem cienkim głosem. Nie trzeba tego mówić! zawołał generał i postawił marsa, w którym był mocniejszym niż w czymkolwiek innym. Oficer kawalerii powinien być zawsze panem swego konia. Inaczej koń oficerem, a oficer staje się koniem. Na ten komplement pomyślałem sobie niejedno, ale nic nie powiedziałem. Bo inne myśleć, a inne mówić, rzekłby mój przodek świętej pamięci wojewoda Podolski. Rożniecki był generałem inspektorem kawalerii, która tylko tradycyjny miała regulamin. Zachodziły więc czasem małe różnice między pułkami, tak w komendzie, jak i po mniejszych obrotach. Miał zatem zawsze pan inspektor, sam doskonały kawalerzysta, obszerne pole do poprawy i do nagany. Sadził się on na koncepta, z których nieraz i ten, co był napominany, musiał się roześmiać. Najwięcej to się zdarzało, kiedy kazał wystąpić oficerom w szereg do pokonnych obrotów. Konie dzielne, przyzwyczajone do ostrego zażycia, nie zawsze odpowiadały wymaganej dokładności. Powtarzane więc były w całej kawalerii koncepta generała i niemało śmiechu wzbudzały, bo trzeba przyznać, że były równie trafne jak dowcipne, a wyrzeczone zawsze z najsurowszym Marsem na czole Nikt pewnie w armii nie byłby przeczuł wówczas jego haniebnego końca. Wróciłem do Warszawy z dłuższym nosem niż wyjechałem. Dlaczego? Bo mnie koń nosił. Ach, jakżeby mi się zdała owa twardousta Angielka między Gota i Eisenach. Niechby przydrwiwano, niechby jaki rożnicki przyciął dowcipnie. Ja nie brodziłbym po błocie. Bo między Gotha i Eisenach w czasie odwrotu wojska francuskiego z Podlipska było błoto. Strudzony już nie skakałem z kamyka na kamyk jak zrazu, ale szedłem środkiem drogi obok markietanki, z której rąk skromne łyknąłem śniadanie. Szedłem ze wstydem w gromadzie włóczęgów, których rój zwykł bezpośrednio poprzedzać ariergardę. Ich pstra, swarliwa, rozwlekła kolumna rozszerza się i niknie prawie wstępując do wsi, jeżeli się jaka trafi na samej drodze. Każdy jak pszczoła, raczej jak szerszeń, szuka, gdzie by mógł jeszcze swój dziób zapuścić, aby czego zaczerpnąć. A za zbliżeniem się bębnów albo wystrzałów, kolumna wysuwa się ze wsi i znowu jak leniwy strumień płynie dalej drogą. Kiedy tak idziemy. Jakiś szmer, jakieś poruszenie od czoła wzdłuż przechodzi. Słowo elektrycznej siły budzi i kurczy kolumnę w jedną dziesiątą części jej pierwotnej rozciągłości. Tym słowem było kozak, a raczej podług wymowy rekrutów francuskich, kuzak. Żołnierz francuski, dzielny w boju, Rzadko kiedy wypełnia rozkazy jako ślepa część całości, ale zawsze jak myślące indywiduum. Nikt nie zgadnie, w ilu francuskich tornistrach leży patent na pułkownika, generała albo marszałka. W armii francuskiej nie ma żołnierza, który by, tak jak w rosyjskiej lub austriackiej, uważał rangę oficerską za niepodobną do osiągnięcia. Ale ta sama indywidualność, chwalebna w boju, gdzie zwykle więcej dusza niż ręka zwycięża, staje się w obozie i w marszu, a zwłaszcza odwrotnym, trudną do ujęcia w karby dyscypliny zapewniającej trwałość szerego. Wojsko francuskie trzeba, aby szło z boju w bój. Inaczej rozpływa się, niknie, nie tyle w ogniu, ile przez ciągłe odstępowanie sztandaru w celu osobistej korzyści. Póki armia pozywa się naprzód, Wlecze się za nią na parę mil wszerz chmara maruderów i łazików, najwięcej zagubionych kawalerzystów na krajowych szkapach, wózkami albo i pieszo. Od czasu do czasu przy przejściu jakiego miasta lub rzeki wysłani oficerowie sztabowi zatrzymują taką kolumnę, porządkują i odsyłają do właściwych pułków. W Saksonii byłem świadkiem, jak sam cesarz tym się zajął i przy sobie kazał z furgonów nową broń bezbronnym rozdawać. W odwrocie armii maruderzy, to jest żołnierze, którzy oddalają się bez pozwolenia, wpadają po największej części w ręce nieprzyjaciela. W Starej Gwardii maruderstwo było karane przewróceniem munduru do góry pod szewką. Przy końcu, gdy już wszystko rozprzęgać się zaczęło, widziałem ariergardę pułkowo, jak strzelała do oddalających się grenadierów. Dla Francuza kozak jest najnieznośniejszy. Francuz mówi do kozaka: Daj mi zagotować moją zupę, bo bez zupy obejść się nie mogę, a potem bić się z tobą będę, póki zechcesz. Kozak zaś odpowiada: Bić się nie lubię i nie będę, ale nie dam ci ani jeść, ani spać, Puty, póki strudzonego nie schwycę bez niebezpieczeństwa. Francuz lekkomyślny, kozak roztropny. Francuz nie dba i o życie, jeżeli je ciągłą strażą i ciągłym postem chronić trzeba. Kozak i trzy dni jeść nie będzie. Byle miał kawał chleba, nie stoi o gotowaną strawę. Wszystko zniesie, byle niebezpieczeństwa uniknąć. Francuz porzuca swoją kolumnę, idzie sam, nie wiem, gdzie niektórędy powróci. Kozak ma niepojęty talent orientowania się. Nigdy nie zapuści się tam, skąd cofnąć się nie można. Uchodzącego trudno dogonić, bo pierwej wyrachował, jak dalece zbliżyć się można. Nie przekniesz mu drogi, nie wpędzisz na bagna, bo choćby pierwszy raz był w jakim kraju, zgaduje ledwie nie psim instynktem ścieżki i przesmyki, których trzymać się należy. Śpiącego nikt nie zaszedł, czujny jak żuraw. Nie ma on szlachetnej odwagi, nie ma wstydu tchórzostwa. Nie uderzy na nieprzyjaciela, jak tylko trzech na jednego. Na lówkę nie natrze za nic w świecie. Za pierwszy marmaty wystrzałem zniknie jak kamfora. Kozacy są niestrudzeni. Na lekkich, wytrwałych, mało paszy i spoczynku potrzebujących koniach przenoszą się z wielką szybkością z miejsca na miejsce, aby się skupić i uderzyć niespodzianie na nieprzyjaciela, a zawsze w przeważającej liczbie. Pod Mirem w 1812 roku sześć pułków ułanów, sześć tysięcy koni. Jak las proporców zostało rozbitych przez kozaków. Rożniecki chciał zrobić jakąś demonstrację większych sił, rozciągnął linię, a kozacy wpadli z wszystkich stron, złamali, zwinęli w kłąb cały szyk przemądry, ścigali i brali co chcieli. Generał Dwernicki powiadał mi, że raz na manewrach pod Warszawą wielki książę mówił do niego, żeby był Rożniecki tak manewrował pod mirem! Nie byłby Dureń wziął w skórę. Ledwie odjechał, przypada Rożnicki i pyta, co mówił wielki książę. Dwernicki powtórzył, z opuszczeniem rozumie się epitetu, a na to Rożniecki. Ten Dureń myśli, że w batalii to jak na manewrach. I ten miał rację i tamten także. Pod Romanowem pierwszy pułk strzelców konnych Przebędowskiego, jeden z najtęższych, Obskoczony przez przemagającą liczbę kozaków, stracił połowę ludzi. Nieszczęsny to był wstęp kampanii. I przy wielkiej armii służba jazdy małymi oddziałami stawała się niemożliwą. Wszędzie hurma kozaków, dziesięciu na jednego, a cóż dopiero za Moskwą, gdzie pułki jazdy i po dwieście ludzi w szeregu ledwie liczyły, gdzie przy drodze źdźbła paszy nie było, gdzie o mile w boka czasem więcej trzeba było wysłać, nie posiano, bo tego rzadko kto znalazł, ale posłomę i to nieraz ze strzech zdarto. Szła trzecia część pułku za furażem. Z tej trzeciej części połowa tylko mogła go brać, bo druga połowa ucierała się z kozakami. Częstokroć zatem oddział po furaż wysłany wracał z próżnymi rękoma, o kilku ludzi mniejszy, a zawsze słabszy w koniach. Dodawano później furażerom oddział piechoty. Kawaleria francuska, zawsze niespokojna, zawsze trafiająca na przeważające siły, musiała uwierzyć w nieprzebraną liczbę kozaków. Także na końcu w jednym dziesięciu widziała, a nazwa kozaki stała się wyobrażeniem nigdy niedosięgniętej, z wszystkich stron niespodziewanie jakby z ziemi wyrastającej, przemagającej siły. Dlatego z czasem kozak stał się powszechnym straszydłem. W pamiętnym odwrocie z Moskwy, kozacy na lekkich koniach, nawykłych wraz z nimi do zimna i głodu, do śniegów i lodów, łatwo mieli sprawę z Francuzami, rozważającymi się swoim zwyczajem na wszystkie strony. Właśnie w ten czas, kiedy skoncentrowane tylko siły mogły odpierać większe niepokojenie niż nacisk nieprzyjaciela, a przetoczyć bezpieczniejszym i wygodniejszym marsz dzienny i nocny spoczynek. W armii francuskiej. Ze względu na jej własność i usposobienie podzieliłbym kawalerię na trzy rodzaje. Kawaleria przedniej straży na wzór kozaków, nic w niczym nie zmieniając. Kawaleria liniowa i kawaleria tylnej straży, która by zbierała odłączających albo z tyłu wlekących się żołnierzy i formowała ich w oddziały. Te oddziały, niby sposobność dozwoliła zwrócić je pułkom, robiłyby użyteczną służbę przy lazaretach i konwojach. A żołnierz, wiedząc, że nie będzie mógł samopas wędrować, trzymałby się ściślej swojego szeregu. Ile to trudu i szkody wyrządziło czasem pojawienie się kilku kozaków między powózkami, wlokącymi się za armią. Takie oddziały demontowanych kawalerzystów i pieszych maruderów, czyniłyby podobne napaście zupełnie bezskutecznymi. Wojsko francuskie, nieustraszone w boju, lękało się napaści kozackiej. Ta bojaźń, przechodząca czasem w paniczną trwogę, rozciągnęła się z 1812 rokiem na późniejsze lata tej wojny. Okrzyk nieprzyjaciel znaczył tyle co do broni, naprzód. Okrzyk kozak tyle co w nogi, kto może. Widziano jednego, wpół zgłodniałego i chorego rekruta francuskiego, na takiej samej jak on szkapie, kiedy wszelkich sił i sposobów używał, aby ją skłonić do prędszego chodu, bo miał do tego ważne powody. Tłukł w pół złamanymi ostrogami i pałaszem płazował, i sam posuwał się w kulbacce, jak gdyby sobą chciał szkapę naprzód popchnąć i klął płaczliwie. Ale to wszystko nadaremnie. Truchcika tylko mógł wydusić, a z tyłu za nim wrzawa coraz głośniejsza, bieda coraz bliższa. Nareszcie Nieborak udaje się do ostatniego środka, do tego, który na nim największe robił wrażenie. Chce nim konia zelektryzować. Schyla się na kark, przybliża usta do ucha końskiego i krzyczy grubym głosem. Kozak! Kozak! Ale koń zamiast dernąć, nie czując już ostróg, stanął nagle i Francuz przez łeb zleciał. Co się dalej stało? Nie wiem. Wszystko to, co miałem honor powiedzieć, tłumaczy, dlaczego między Gotha a Eisenach słowo kozak, wyrzeczone na czele, a dwakroć powtórzone z tyłu, skurczyło nagle, jak mówiłem, kolumnę włóczęgów. Na górze, po prawej stronie, blisko wierzchołka, stał w samej rzeczy oddział może dwudziestu kozaków i patrzył na nas, jak patrzy kot ze strzechy na wróble, czekając sposobności rzucenia się na nie. Ale w naszej kolumnie były karabiny tu i ówdzie, a karabina kozak zdecydowanie nie lubi. Było nas i za wiele, granie pewna. Ograniczyli się więc do obserwacji, konwojując nas wzdłuż drogi, a zawsze dalej jak wystrzał mógł sięgnąć. Że zaś nikt nie mógł zgadnąć, czy za każdym pagórkiem nie ma ich więcej, podróż nasza straciła wszelką swobodność. Nareszcie kto idzie dojść, musi. A więc ja doszedłem do Eisenach spocony, zabłocony, w wykrzywionych butach i o jednej ostrodze. Biegnę czym prędzej do salonu służbowego. Mój płaszcz, mój płaszcz biały, pytam, wołam. Nikt nie widział, nikt nie słyszał. Płaszcz przepadł na hańbę rycerstwa sztabowego, a utrapienie moje. Zdaje się, że w odwrocie z Moskwy. Powinienem był wykupić się hojnie od wszelkiego zimna na całe życie. Ale nie. Przeznaczenie jednych kwiatami, a mnie szronem obsypało. Mróz był zawsze prześladowcą moim. Nieraz ścinał mi słodki napój, którym młodość częstowała. Nawet w moich dniach pięknych, nie w Aranjuez, ale w Lublinie, marzłem na kwaterze pod białym koniem. Smutne tam przebudzenie, gdzie arabeski po szybach, a sople u drzwi. Smutne przebudzenie, przykra toaleta, a cóż dopiero jaka bądź praca? Francuzi pletą o poetach, co gdzieś pod Strychem grzali się własną fantazją. Ja takim zjawiskom nie wierzę. Zimno chwyta duszę pierwej niż ciało. W zimnej izbie nie ma mędrca. Później w Wilnie, w dużych pokojach pustych, gdzie mnie ukrył poczciwy Michał Minejko, i swędu nie było. Długie tam były dnie i noce moje. A teraz w Ajzenach tracę płaszcz i znowu staję oko w oko z moim wrogiem, z zimnem. Można sobie wystawić, w jakim humorze wyszedłem z salonu i kiedy klnę różnymi językami, spotykam Onufrego. Wtedy wyznaję ze wstydem, wyznaję ze szczerym żalem, Uderzyłem niewinnego. Uderzyłem mocno, pomimo przekonania, że on nie mógł czekać na mnie z końmi w gota i że nie on winien, iż zaspałem w niemieckich puchach, że pieszo podróżowałem, że płaszcz straciłem. Trzeba było zemścić się, zemściłem się na niewinnym. Wierzcie mi, moi państwo, że tej czynności przebaczyć sobie nie mogę. Zła to zawsze sprawa słabszego z mocniejszym. I nie każdy mocniejszy, tak jak ja w tym razie, wyrzuca sobie popełnioną niesprawiedliwość. A choćby ją sobie wyrzucał, czyliż jego żal, jego zgryzota sumienia zagoi ranę, którą w drugim sercu wyżarła zjadliwa trucizna niesprawiedliwość. Przejdźmy myślą nasze życie. Wszystkie w nim zawarte cierpienia przeszły w mniej więcej żałosne wspomnienia. Ale niesprawiedliwość doznana, choćby to w dziecinnym wieku, choćby za fraszkę, Pozostaje zawsze świeżą boleścią, zawsze zarodem goryczy, która się rozlewa przy każdej sposobności. Jest ona w duszy jakowa plama wilgoci na murze, trwa ciągle, lubo nikt nie wie, kiedy i skąd uzbierały się krople, co ją utworzyły.